25 listopada w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbył się wernisaż poplenerowej wystawy Jesień w Dolinie Karpia. Autorami prac znajdujących się obecnie w Galerii Szklanej są studenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na początku października studenci byli u nas 10 dni, malowali. Co namalowali? Możecie Państwo zobaczyć, obrazy wiszą, są piękne. No i dzisiaj oczywiście uroczyste otwarcie wystawy. Ten plener był wyjątkowo kameralny, jeśli chodzi o liczbę studentów, dlatego że tak się złożyło, że była właściwie połowa roku. No i właśnie to słowo kameralny jest tutaj dobre i mówię je jako zaletę, bo to zaleta właściwie, że możemy dzisiaj chodzić troszkę w tej galerii takiej nieobwieszonej obrazami tak gęsto, ale jednak właśnie zachodzić w takie różne zakątki, trochę pokojowe i oglądać obrazy o innej, powiedzmy obrazy, które można oglądać w spokoju, no właśnie kameralnie. Współpraca Zatorskiego Ośrodka Kultury z krakowską ASP trwa już prawie 12 lat. W 2015 roku obchodziliśmy dziesięciolecie współpracy, także zacznie nam się już 12 rok. No fantastycznie. Studenci zostawiają nam obrazy, zostawiają nam płaskorzeźby, robią warsztaty dla naszej młodzieży. Są po prostu przyjaciółmi Zatora. Wydaje mi się, że to, co tutaj wspólnie udaje się robić, bo to jest wielopłaszczyznowa współpraca, jest takim doskonałym przykładem, kiedy spotkały się w sumie dość odległe dwie instytucje, czyli Wyższa Uczelnia z Krakowa i gmina, która miała różne swoje potrzeby, oczekiwania, ale myślę, że też część rzeczy jakby została zaproponowana tutaj przez środowisko akademickie. Zostało to przyjęte wydaje mi się, z dużą taką troską i przyjaźnią. No i mamy 11 lat, albo nawet to jest 12 rok już współpracy. Obok wieloletniej współpracy konserwatorskiej, gdzie nasi studenci przyjeżdżają tutaj na prace terenowe, pomagają ratować zabytki zatorskiej ziemi, to jest już 11 plener. Mamy piękne dwa jubileusze, 2 lata temu tutaj, rok temu taki mały jubileusz dziesięciolecia właśnie plenerów u nas na Akademii. Także no, ja często mówię, że pomimo, bo czasami z latami takie współpracy rutynieją, robią się takie oczywiste, natomiast tutaj ciągle znajdujemy jakiś nowy element, który można celebrować. No, ja mogę tylko łudzić się, że ta współpraca będzie tak wspaniale trwać i rozkwitać w dalszych latach.